Dziękuję Ali, dziękuję i zapraszam już, żeby też nie, nie, nie przedłużać Jolę Okuniewską, która opowie o tej edukacji czytelniczej. To jest finalistka światowego konkursu The Global Teacher Prize, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, ale także języka angielskiego w klasach 1-3 wiele nagród, wyróżnienie. Finalistka konkursu też Global Teacher Preston mówiłam, ale tytuł honorowego profesora oświaty. Pracujemy to do też projektów i wykorzystując przy tym też nowe technologie w klasie. Jest ambasadorką naszej akcji czytelniczej czytam sobie pierwsza klasa, dlatego jest tutaj odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. I oddaję już joli głos zachęcam do, do pozostania do końca, bo będzie tutaj też mnóstwo ciekawych inspiracji do takiej pracy czytelniczej, pracy projektowej w klasie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że tutaj mogę z wami być, za chwileczkę teraz ja sobie tutaj przetrenuję jak się udostępnia ekran, Alicja była mistrzynią w tym, teraz ja, widok, tylko slajd i otwórz, mam nadzieję, że teraz wszystko będzie widoczne. Ja oczywiście też się nie umawiałam z nikim, na, na jaki temat będziemy rozmawiać, jakie wątki będziemy mieć wspólne, ale okazuje się, że bardzo wiele mamy wspólnego. Zerkam sobie na czas, ile mi jeszcze czasu zostało, ile Alicja mi czasu dała. Książka w klasie, w plecaku i w domu. Książka mi towarzyszy. Tutaj Anita powiedziała, że ja się fascynuję nowoczesnymi technologiami. Rzeczywiście tak jest. Natomiast bardzo się cieszę, że oprócz tych nowoczesnych technologii, to również edukacja czytelnicza stała się jakby moją pasją i o tym mogę mówić. I to też dostrzegli organizatorzy różnych spotkań, takich konferencji, bo już miałam kilka razy okazję o edukacji czytelniczej mówić i opowiadać uczestnikom wielu spotkań. I bardzo się cieszę, że jestem ambasadorką tego wspaniałego projektu, tej wspaniałej akcji. Moi pierwszoklasiści też dołączyli do Rzeszy Młodych Czytelników i tę książkę mają na co dzień w pracowni. Jak sprawić, by dzieci pokochały czytanie? Mój ukochany cytat. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Ja pamiętam siebie z wczesnego dzieciństwa, kiedy mama zaprowadziła mnie do biblioteki i byłam jeszcze taką... Malutką dziewczynką. Pamiętam, że koszyk, który mi przyszykowała na te książki, to się prawie za mną ciągnął, a do biblioteki wchodziło się po schodach takich drewnianych. I ja to wszystko pamiętam: zapach książek, wszystkie książki oprawione w taki sam szary papier, więc niesamowita ciekawość, co jest w środku, a w środku nieodkryte krainy, ciekawe lądy, przeżycia wspaniałe. I to była taka pierwsza zabawa, którą kojarzę taką absolutnie świadomą, związaną z czytaniem. Oczywiście my w szkole czytamy, to jest cały proces takich czytelniczych aktywności, no ale musimy się odwo odwoływać też do dokumentów, do tego, czego się od nas wymaga i w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na ten rok właśnie takie zapisy są. Oprócz tego, że to są działania wychowawcze szkoły, bo poprzez edukację czytelniczą można takie działania realizować. To jest też wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi, technologii różnych zasobów cyfrowych. Bo czytanie to jest również korzystanie z księgozbiorów takich księgozbiorów, które w internecie możemy spotkać. Chociaż nic nie zastąpi, oczywiście, spotkania z taką tradycyjną pachnącą książką. No niestety ta analiza czytelnictwa, ja śledzę bacznie, to jest taki smutny obraz naszych czasów. W 2019 roku 39% Polaków zadeklarowało, że przeczytało przynajmniej jedną książkę. Ja troszkę tę statystykę zawyżam i moi uczniowie też zawyżają tę statystykę, no ale nie są niestety nasi mali uczniowie brani pod uwagę w tym badaniu. Niemniej jednak te podwaliny, które im damy jeżeli zaszczepimy miłość do czytania w młodszym wieku szkolnym, ja mam nadzieję, że to będzie procentować. Widzę na przykładzie własnych córek, że to działało i działa nadal. Dużo czytają, jednak książkę napisała, więc też mogę z dumą o tym powiedzieć. Działam naprawdę od pierwszych dni w szkole i nad relacjami, tak jak dziewczyny wcześniej wspominały, to jest niezwykle istotne i dzięki temu później... Mogę je zachęcać do czytania, i one i te moje dzieciaki pokochają czytanie jak ja w to, głęboko wierzę i to się sprawdza. Skąd książki pochodziły, które badani czytali? Najczęściej był to zakup albo pożyczenie od znajomego. To były również prezenty, wypożyczanie z biblioteki publicznej. W księgozbiorze domowym, pewnie z tego zakupu i z prezentów, te książki się pojawiły, ale również czytamy w internecie. Ja coraz częściej korzystam z czytnika elektronicznego, bo już po prostu nie ma miejsca w domu na gromadzenie książek. Rozmawiałam z moimi uczniami, kiedy zaczynaliśmy przygodę. Z, czytam sobie z książeczkami, które właśnie dostaliśmy, i też mam nadzieję, pierwszoklasiści w Waszych szkołach też mają szansę z tymi książkami pracować. Co książka daje uczniom? I mimo to, że to są dzieci 6 7 to świetnie powiedział, że można się z książek bardzo dużo dowiedzieć, czyli książka uczy, można się bawić, bo niektóre książki są zabawne, więc się też można zrelaksować. Jeżeli mamy jakieś sytuacje nerwowe, to warto do tych książek sięgać, właśnie, żeby. Się uspokoić, tak powiedział Hubert. Książka daje też wzorce zachowań, jak można się zachować w różnych sytuacjach, żeby sobie pomóc, rozwiązać jakiś problem. Uczy, kształtuje różnorodne postawy i niesie ze sobą bardzo dużo emocji. To już trosz, o, o tych postawach troszkę ja dodałam, ale że emocje to absolutnie zgadzam się z tym razem z moimi uczniami. Spotykamy się też z takimi. Z takimi stwierdzeniami, że to szkoła zabija radość czytania. Spotykamy się też z takim zdaniem, że czytelnicy wychowują czytelników. Ja bym jeszcze tutaj dodała, że książka to terapia, naprawa i nadzieja, zwłaszcza w tych czasach, kiedy możemy za oknem obserwować to, co się dzieje, i wokół nas czasy takie smutne, przerażające, powiedziałabym. To wierzę w to głęboko, że dobrze dobrana lektura, dobrze dobrana książka będzie terapią na ten czas, będzie mogła naprawić to, co zepsuliśmy, my jako dorośli, i będzie dawała nadzieję. Głęboko w to wierzę i na książkę od kilku dni patrzę zupełnie inaczej i szukam w książkach takich treści, takich wartości, dzięki którym moi uczniowie będą patrzeć na świat inaczej i wychowam ich na ludzi krytycznych. Na ludzi szczęśliwych, na ludzi, którzy wspierają innych i są podporą też dla innych. Nie chciałabym absolutnie utożsamiać się z tym zdaniem, że szkoła zabija radość czytania i robię wszystko po to, żeby właśnie temu zdaniu przeczyć. Co my jako nauczyciele możemy robić, i to na pewno robimy, i, i wy też robicie? Przede wszystkim mamy stwarzać okazję, stwarzać okazję do spotkań z książkami wykorzystywać sytuacje życiowe, czyli również to, że dzieci mają jakieś pomysły na zajęcia czytelnicze albo się chcą z nami podzielić jakąś informacją na temat ciekawej książki. Musimy pozwolić uczniom, dać im tę wolność, dać im tę swobodę na tworzenie własnych treści. Niech będą to komiksy, książki, labuki, które będą czytane przez innych, przez rodzeństwo, przez dzieci w szkole, będą mogły być nawet oddane do szkolnej biblioteki do czytania korzystajmy z różnych narzędzi, z różnych źródeł. Poszukujmy narzędzia internetowe to nie są złe narzędzia, jeżeli będziemy mówić o edukacji czytelniczej, bo możemy dzięki temu przybliżyć dzieciom inne światy, które będą z kolei inspirować naszych małych uczniów do tworzenia własnych materiałów. Musimy pozwalać na podejmowanie inicjatywy przez dzieci, czyli oddawać im jakby pole do popisu i korzystać z ich doświadczeń, z ich przeżyć. Oczywiście opieramy wszelkie działania na emocjach, a działania związane z edukacją czytelniczą opierają się głównie na emocjach, na, na, tym, na tych pasjach, na zainteresowaniach. Organizujemy konkursy czytelnicze, plastyczne, ale oczywiście to są konkursy, które nie są związane z rywalizacją bardziej służące. Pokazywaniu, że książka jest ciekawa, że jest interesująca i żeby szerzyć czytelnictwo, żeby dzieci mogły się nawzajem inspirować i opowiadać o tym, co jest zaciekawiło w danej lekturze. Obowiązkowo włączajmy do pomocy rodziców. To są nasi sprzymierzeńcy i oni, wierzę w to głęboko, liczą również na nas w tym zakresie. Sama dostaję teraz informację od rodziców moich uczniów, że dzięki temu, że w, książce, że w szkole mamy te książki, dzieci w, w szkole książki czytają. To niejako nie rodzice niektórzy zostali zmuszeni do zamówienia kolejnych książek, bo to okazało się, że, że to jest za mało te książeczki, które my mamy. Poziom pierwszy, poziom drugi, a jak sobie poszperaliśmy w internecie, zobaczyliśmy jeszcze, jakie ciekawe tytuły są dostępne, no to z tego co wiem, to te biblioteki domowe wzbogaciły się o zupełnie nowe egzemplarze z serii, czytam sobie, i mam nadzieję je wykorzystać również w klasie. Y, oczywiście unikamy tradycyjnych sprawdzianów z, z, z lektur, czyli również sprawdzianów z, z, ze znajomości książeczek, które teraz dzieci czytają, a już w ogóle nie przerabiamy lektur. Jest to słowo okropne, pojawiające się na wielu forach w internecie. Jak dziewczyny, jak zaczynam, zaczynam, mam, zaczynam przerabiać jakąś lekturę, czy macie jakieś materiały, czy jakiś test do sprawdzenia, to jest po prostu przerażające. Chciałabym, żeby tak nie było. Przede wszystkim w mojej klasie stopniuję, czyli. Zaczynamy od książek takich prostych, łatwych, takich książek, które dzieci przynoszą z domu, opowiadają o nich. Mam w klasie krzesło, mam głos. Jak na tym krześle zasiada dziecko albo ja, to wszyscy zamieniamy się w słuch, wszyscy się zamieniają w słuch i słuchają osoby, która na tym krześle zasiada. Mamy w klasie biblioteczkę. Wszelkie działania opierają się na ogromnym zaufaniu do dzieci, że będą umiały z tych książek korzystać, bo te nasze biblioteczki powstają z książek przyniesionych. Z domu najczęściej, rzadko kiedy kupuję książki do klasowej biblioteczki, najczęściej są to książki polecane przez, przez inne dzieci. Mam ogromne zaufanie również do rodziców i dzięki temu nasz księgozbiór jest bogaty o książki na temat naprawdę przeróżne. Zorganizowałam i organizuję dzieciom takie studio czytania, bo często się zdarza tak, że czytają dosyć głośno, więc jak takie słuchawki na uszy założą, to słyszą tylko swój głos, a dzieciom jeszcze na pewnym etapie potrzeba takiego głośnego czytania albo przynajmniej takiego szeptania czy szemrania pod nosem. Nie bać się eksperymentów. Tutaj są opowieści albo przygody zaprojektowane przez uczniów, i z tyłu, kiedy za tym teatrzykiem Kabishibai usiądzie uczeń, może czytać. Też będzie tutaj edukacja czytelnicza, bo mogą to być przygody stworzone przez dzieci czy przez grupę. Ja w grupach też uwielbiam pracować i, i to robię. Dajmy dzieciom swobodę, nawet wybrania miejsca, gdzie chcą czytać. Zobaczcie, tutaj takie zasłonki z domu mojego dostały drugie życie. Ja je podwieszam na specjalnej lince, szpileczkami i mocuję do różnych klamek gdzieś tam przy szafkach i dzieci uwielbiają takie miejsca, uwielbiają takie skrytki i lubią też koło siebie siedzieć, okazuje się. A te, które wy, wybierają sobie miejsce leżąc na dywanie albo siedząc w ławce też mają taką możliwość. Teraz moje pierwszaki mają oczywiście też takie miejsca do czytania. To są już uczniowie pierwszej klasy, obecna moja klasa, i co rano przychodzę, to tylko się pytają, kiedy, będzie, kiedy będziemy czytać, kiedy te zasłonki rozsunę. Także robię to z wielką radością, z przyjemnością, chociaż nieraz i po, po krzesełkach muszę poskakać, żeby się gdzieś tam żeby przypiąć te firanki, żeby wisiały u góry, żeby się zrobił taki baldachim, dzieci to uwielbiają. Mały taki zabieg, a jednak wiele radości. Do tej pory robiłam takie karteczki, gdzie dzieci zapisywały tytuły autora, robiliśmy gazetki, gdzie przyklejały te kartki tytuł mole książkowe, dzieci proponowały tytuły innym dzieciom. Można było podejść, odczytać sobie, jakie książki są proponowane. Tutaj w akcji czytam sobie pierwsza klasa, mamy wspaniałe karty czytelnika. Ja wypisałam te karty, mieliśmy w takim ozdobnym pudełku. Teraz dzieci trzymają w swoich szufladach i sobie samodzielnie zaznaczają już tytuły książek, które przeczytały. Zrobiliśmy z tego przyjęcia tych książek w naszej klasie wielkie święto. Dzieciom robiłam zdjęcia z książkami, które sobie wybrały jako pierwsze do czytania, mieliśmy wielką frajdę, ponieważ kiedy pudełko postawiłam z tymi książkami, dzieci musiały zgadywać co tam w środku jest, pomysły były po prostu niesamowite, oczywiście padło też w odpowiedzi, że są tam książki. Bądź elastyczna. Co to znaczy, że, że bądź elastyczna? No planuj, planuj te działania na jakiś czas, ten projekt nasz będzie oczywiście, akcja trwa przez czas jakiś, natomiast nie można się skupiać i jeżeli sobie zaplanujemy a coś nam nie wyjdzie żebyśmy mieli z tego powodu jakieś do siebie pretensje czy pretensje do dzieci bądźmy elastyczni przede wszystkim odpowiadajmy na potrzeby dzieci jeżeli jest potrzeba żeby zatrzymać się nad jakąś książką czy nad przygodami jakiegoś bohatera albo rozszerzyć wiedzę na temat jakiegoś tematu, który w książce się pojawia, to warto to robić, bo tak jak Wiesia powiedziała, podstawa programowa jest w każdych działaniach, które sobie dzieci zaprogramują, wymyślą, a my tylko będziemy umiejętnie ukierunkowywać tę aktywność dziecięcą. Przede wszystkim, co jest jeszcze dla mnie ważne, to jest to, że jak przeczytamy jakąś książkę z uczniami, jak dzieci przeczytają wspólnie jakąś książkę, znają ją wszyscy, to należy kontynuować w jakiś sposób pracę nad, nad, nad tą lekturą, mogę tak powiedzieć, nad książeczką. Nie, za, nie skupiamy się na, tylko na bohaterach, główne miejsce akcji, jakieś takie najważniejsze rzeczy, ale oddajemy pole do popisu uczniom. Niech by opowiadali, wymyślali kolejne przygody tych bohaterów, bo to są najczęściej krótkie historie. Niechby przygotowali jakiś raport, który zaprezentują innym, młodszym, starszym kolegom, natomiast musi być jakiś też cel tego czytania, czyli nie czytanie tylko dla czytania, ale również czytanie dla odkrywania, dla pokazywania, dla radości, dla relacji, dlatego żeby, żeby dalej się coś działo z tym czytaniem. Baw się czytaniem, czyli możemy sobie fotograf przygotowywać zdjęcia na różny temat. Tutaj realizowałam projekt czytanki dla Hanki, gdzie dzieci, dzieci czytały takiej wymyślonej hance. Dla tej Hanki przygotowywały różne prezentacje. Tu był taki czas na czytanie książek. W Zaczarwanym Królestwie tworzyliśmy łańcuchy czytelnicze, dzieci czytały samodzielnie wybrane przez siebie książki, potem pisały tytuł autora tych książki, tworzyliśmy taki długi, długaśny łańcuch. Na końcu policzyliśmy, ile ogniw tego łańcucha powstało, ile to było książek, losowaliśmy nagrody, mieliśmy taką zabawę na zakończenie roku szkolnego to była klasa druga. Świetnie to nam wyszło. Mam nadzieję zrobić to samo z moją obecną klasą. Książki, które proponujemy w projekcie, w akcji Czytam sobie pierwsza klasa, to jest tylko kilka tytułów, ale tak naprawdę do wyboru mamy naprawdę ogrom ciekawych książek dotykających różnych tematów i dzięki temu możemy realizować wszelkie punkty podstawy programowej. Ja napisałam scenariusz do Fasoli Eulali, takiej wspaniałej książeczki, którą z dziećmi czytaliśmy i pokochały dzieciaki. Pierwsze pytanie, podstawowe pytanie brzmiało, czy fasola może mierzyć jeden metr? I hodowały w domu te fasole, mierzyły długość fasoli, kto pierwszy taką fasolę wyhodował metrową dostawał nagrodę była to ogromna frajda wielka przyjemność i radość. Dzięki tym książkom realizujemy podstawę programową, rozszerzamy zainteresowanie dzieci, podążamy za zainteresowaniami dzieci, możemy odkrywać ich pasje, one same dzięki tym książkom mogą się dowiedzieć o sobie coś ciekawego. Odpowiadamy na potrzeby dzieci. Możemy dzięki w związku z tym, że tytułów jest tak dużo, i są to tytuły różnorodne. Możemy dzięki tym książkom również realizować takie zadania związane z obchodami różnych świąt, z, ze świętami patriotycznymi. No i książki o wielkich walorach wychowawczych, jest bardzo duża gama takich książek. Warto wyłuskać te treści i na nich się opierać z dziećmi na ten temat, rozmawiać, pracować i wymyślać wszelkie aktywności z tym związane. Ostatnio, taką książeczką, która jest właśnie w tym, w tym naszym zestawie, to jest walizka pana Hanumana. Ja napisałam scenariusz do, do tej książki, do tej lektury, i chciałam sprawdzić, jak to się zadzieje w mojej klasie. Tu jest takie narzędzie, klas Dojo, narzędzie do, dla mnie służące online do zarządzania zachowaniem, mogę tak powiedzieć. I tam jest taka fajna opcja, że można sobie przygotowywać takie powitanki dla dzieci, albo na zakończenie, albo lekcje, albo na powitanie. Jak dzieci wchodzą, widzą taki ekran, to czytają, co będziemy dzisiaj robić. No, tego dnia akurat było spotkanie z książką, z czytaniem i z rysowaniem, bo pierwszaki to jeszcze bardzo dużo wyrażają. Poprzez rysowanie swoich myśli, robienie notatek, to też jest rysowanie. Książka jest bardzo fajna i można ją tak naprawdę opracowywać pod różnym kątem i dotykać różnych przeróżnych problemów. Ja tutaj chciałam troszeczkę z dziećmi porozmawiać na temat cyrku, ale też skupić się na kodowaniu, bo to jest dosyć taki temat ważny i, i ciekawy dla dzieci walizkę na początek oczywiście zdobyłam w szkole mamy w klasie teatralnej taką starą walizkę do środka włożyłam napisy tak jak w tym scenariuszu natomiast troszeczkę zmodyfikowałam tutaj Alicja powiedziała jak co nie pasuje wśród tych liści więc tutaj wśród tych Wszystkich napisów, które zostały przeze mnie wymyślone i, i które związane były z cyrkiem, też okazało się, że były napisy, które nie pasowały. I też takie pytanie dzieciom zadałam, więc dzieci miały przeróżne przemyślenia i, i bardzo trafne, bardzo były spostrzegawcze, natomiast potrafiły podzielić te wyrazy na różne kategorie na wyrazy, które są związane z przygotowaniami do samego przedstawienia, na wyrazy związane z osobami, które w cyrku występują, czy odrębna kategoria w ogóle to były zwierzęta, bo też i ten temat bardzo ważki podejmowaliśmy na temat zwierząt występujących w cyrku. Wszyscy się zgodziliśmy, że nie jest to humanitarne i, i szkoda, żeby te zwierzęta w cyrku się męczyły. No i zabawa w żonglowanie. W scenariuszu są chustki. Tutaj w klasie miałam piłeczki. Też dzieciom całkiem fajnie to wychodziło i, i, i chcą na każdej przerwie właściwie teraz się w taki sposób bawić. I zabawy z szyfrem co sprawiło dzieciom wielką frajdę i mimo tego, że my dopiero litery poznajemy, to dzieci, które są sprytniejsze już w tym temacie, litery znają, pomagały dzieciom, które jeszcze są na tym etapie, że jeszcze tego nie umiem, tak jak w, tą, w, tym, w tym filmie właśnie na Class Dojo można obejrzeć te filmy o tym, że uczymy się, mamy jeszcze na wiele rzeczy czas, jesteśmy na początkowym etapie, ale przed nami jeszcze wiele fascynujących światów do odkrycia. Wymyśliłam sobie taką kartę pracy dla dzieci, żeby miały szansę narysować. Na pierwszym obrazku rysowały, co im książki dają, czego się mogły nauczyć, dzięki temu, co je zafascynowało, a potem w kolejnym, już najpierw o walizce pana Hanumana, a potem sobie wylosujemy książkę. Którą będziemy również omawiać w klasie. Ja sobie ją przeczytam w domu, zobaczę, co mogę z niej wyłuskać. Natomiast ta książka wajska pana Hanuana, już wiem, że, że dzieciom się bardzo spodobała. Ja jej w klasie nie czytałam całej, zatrzymałam się tylko na momencie, kiedy walizka wypadła. Tak wyglądają moi zaczytani uczniowie. Jestem przeszczęśliwa, bo te książki spodobały się nawet największym moim malkontentom i takim niezadowoleńcom, mogłabym powiedzieć, że, że kręci nosom, a jednak do tego pudła chętnie zaglądają, książki wyjmują i czytają. Na zakończenie chciałabym jeszcze raz podkreślić, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. I chciałabym Wam życzyć, żeby ta zabawa z wami trwała, żeby cały czas was była, bo to jest dzięki, dzięki tej zabawie my w sobie pielęgnujemy dziecko i możemy odkrywać w dalszym ciągu to, co przed nami odkryte. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Joli. Szczególnie był to bliski temat mojemu, mojemu sercu, bo ja jeszcze do zeszłego roku prowadziłam swoją autorską księgarnię dziecięcą.